Witam Was serdecznie, kochani, na moim kanale i w kolejnym odcinku. A dzisiaj zaproszę Was do Half Prince. Zobaczymy, co tu jest ciekawego. Tak więc weźcie sobie kawkę, herbatkę i usiądźcie wygodnie. I zapraszam do miłego oglądania. Na dzień dobry mam taki piękny kubeczek Wam do pokazania. Zobaczcie, jak one świetnie wyglądają tam w środku. Cena 30 zł, ale powiem Wam, czadowe są. Tu jest taki kubeczek za 17 zł. Ja już to widzę, jak ktoś pije tam herbatę albo kawę i zagląda, a tam coś się wyłania. Fajny bajer. Tak więc tutaj mamy jeszcze takie talerzyczki świąteczne za 20 zł. Oczywiście pierwszy musi być dziadek do orzechów, no bo jakże inaczej. One mnie prześladują w tym roku, ale ja się cieszę, bo ja w tym roku bardzo polubiłam te dziadki. Tu mamy takie pięknie ozdobione talerzyki za 30 zł. Taca Mikołaj 70. Oczywiście są tu przepiękne kubki. Tu jest z Mikołajem za 25 zł. Mamy pingwinka i takiego pięknego bałwanka. I jeszcze z boku są moje reniferki. Są przecudowne te kubki. No, no popatrzcie, on jest piękny. A tu myślałam, że stoi sobie kubek, no ale po prostu byłam w szoku. Za 60 zł kupimy taki kubek z tą tacą. Taca, talerzyk, no prześwietny zestaw. Te nogi wystają na zewnątrz, no po prostu bajka. Tak mi się to spodobało i taki jeden zestaw sobie został. Sami ocencie. Możecie napisać mi w komentarzach, czy Wam się to podoba. Mega. Mamy tu jeszcze taką piękną paterę. Oczywiście ta dekoracja na niej jest cudowna. W cenie 70 zł. Przepiękny kubek za 30. Tak, oczywiście, dziadek do orzechów. Tu robię taki podgląd z daleka, żeby nie było, że z bliska są tylko pokazane, a potem poszczególnie pokażę, co tutaj jest ciekawego. No i mamy taką ładną paterę. To jest taki bałwanek, powiem Wam, bardzo ładna. Delikatny wzorek, cena 50 zł. Jest naprawdę świetna. Ten kubeczek za 17 zł z ciasteczkami też ma coś w sobie. Jest taki inny od wszystkich. Tu mamy za 28 i paterkę za 40 zł. Taki kwiatuszek bardzo ładny. Te talerzyczki tam już były za 30 zł. Tu mamy jeszcze taka piękna aplikacja z Mikołajem. 70 zł. No zobaczcie, piękny jest ten wzór. Tu mamy jeszcze takie miseczki za 17 zł. Oczywiście ten kubek z tym reniferem w środku to jest po prostu czad. Mamy paterkę jeszcze w kształcie choinki za 50 zł. Bardzo ładny kubek za 35. Są jeszcze dostępne takie talerzyki za 30 zł. W takich typowo świątecznych kolorach. I to jest czad, 15 zł, ale one mi się tak kojarzą z takimi dawnymi czasami. Te szkło jest po prostu cudne, cudne. Mamy takie piękne pojemniczki. Oczywiście tu muszę zrobić małego MacGyvera, żeby podglądnąć, ile kosztuje. Bo one są nieporęczne i boję się, że rzeczywiście mi spadnie, ale cena jest 50 zł, dałam radę, proszę bardzo. Piękna aplikacja. Tu mamy taki śliczny jeszcze kubeczek za 30 zł, obok za 20. No i tutaj z tego to by było na tyle. Teraz powędrowałam na figurki, patrzcie to. 100 zł.
cudo. Mega podobają mi się takie figurki. Ona z tą latarenką w ręce po prostu wygląda przesłodko. Tu mamy za 100 zł takie fajne jelonki. Świetnie wyglądają. Te sanie również 55 zł i nawet cena nie jest głupia, bo naprawdę one są duże. Jak na taką figurkę. Bardzo mi się one podobają. A tu chcę do domu, tylko tańsze. Przepiękna, przepiękna figurka. No i jedyne 550 zł. I to nie jest już przepiękna. Ale bajer. Tu już pokazywałam, ale muszę wam jeszcze raz pokazać. Przepiękny jest ten za 25 zł dozownik z tym po prostu dziadkiem do orzechów. Mamy tam bałwanka i jeszcze Mikołaja. I tu takie wielkie, 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 prześliczne figury za 350 zł. Do tego wspaniałe sanie, które mają świetne wykonanie. I powiem wam szczerze, że naprawdę te figurki i tu wszystko robi taką piękną oprawę świąteczną, że naprawdę ja już czuję ten klimat. Bo wchodząc do tego sklepu, jeszcze w tle leci taka fajna muzyczka, że naprawdę człowiek myśli, że to już lada moment, a zresztą to lada moment nastąpi. Tak więc na razie cieszę oko tymi wszystkimi pięknymi dekoracjami. Dziadek do orzechu, zobaczcie, za 100 zł. Następne sanie, które też pokazane są tu na obrazku, że można podświecić LED-em, 100 zł. Przepiękne. Kolejna głowa Mikołaja, czaderska, 200 zł. No, dla mnie trochę za dużo, ale one pięknie wyglądają. Kolejna prześliczna figurka, tutaj z kolei z tą samą dziewczynką, tylko popatrzcie, no przy karmniku dla ptaszków, no cudownie one są wykonane, naprawdę. Tu jest cena 100 zł, ale one są śliczne. Wow, no i zobaczcie, jaki śliczny cukierkowy. No on jest przedczaderski, 40 zł. Ma tak świetne kolory te autko. Chyba najładniejsza kula dla dzieci, którą widziałam. Naprawdę przepiękna. Ten bałwanek też tak mówi, napij się ze mną kawki z taką piękną pianką. No świetne są te figurki. Zobaczcie, taka delikatna, 60 zł, a zarazem ma w sobie taką elegancję. No coś pięknego. Za nie mówiłam. A w cenie 100 zł i tutaj mają w ofercie taką piękną gwiazdę. Jest lekka i śliczna. A teraz mamy taką jeszcze bombeczkę w kształcie takiego ślicznego domku za 23 zł.
i dyskotekowe bombki. Mała 15, duża 25. One są świetne. Ja je kupiłam kiedyś w Wauhan. Kosztowały 4 zł. Wiem, że w tym roku też są i podglądne i Wam dam znać. Tu mamy kolejną figurkę z tą samą dziewczynką za 90 zł. No przepiękna jest. I te kule, dozowniki na przykład do mydełka za 16 zł. Są prześliczne, taki brokacik, mieniące. Mamy 3 kolory. Ciekawa jestem, którą wy byście wybrali. Te mydełka oczywiście pachną prześwietnie za 18 zł. Mamy w kolorze niebieskim, brokatowym. Oczywiście te mydełko jeszcze też jest w zapachu takiej cytryny za 18 zł. Tak samo intensywnie pachnie, przepięknie po prostu. I mamy złotą, też brokatowa. Przecudowne te dozowniki są. One tak wyglądają jakby bombeczki. I zobaczcie, ja mam szczęście, że mnie w sklepach witają Mikołaje w dużej ilości. Właśnie przerabiam następny filmik, gdzie będzie ich mnóstwo. Już kiedyś pokazywałam Wam Isku, też miałam pełno tych Mikołaj koło siebie, więc no podoba mi się to, że tyle Mikołaji mam koło siebie. Tu mamy jeszcze taką ładną choineczkę za 70 zł i powiem Wam, że tu naprawdę palec można wsadzić, ona jest pięknie wykonana. Mega mi się podobała. A tu taka szklana, podświetlana, też ciekawa, bo jest bardzo fajny wzorek. No i oczywiście dzisiaj byłam odebrać paczuchę w Sinsaju i coś mi tu wpadło w oko, co nie pokazałam w ostatnim odcinku. Mianowicie panie wystawiły jakieś dodatkowe nowe rzeczy, tak więc chcę Wam pokazać. Mamy tutaj za 20 zł taką figureczkę jelonka, ale patrzcie, jaka przepiękna koszula ciasteczkowa. Taka piękna, za 40 zł. Ale te ciastka są świetne. I tego nie było ostatnio u mnie akurat w Sinsaju i teraz patrzę, jest. I co przykuło moją uwagę, takie piękne długopisy po prostu są kapitalne. 16 zł, powiem Wam szczerze, że no jak za 3 sztuki to jest fajna cena. A tu obok, no właśnie mówię, co to jest? Nakładka na długopis? A tu patrzcie, na kabel, ale czadowy gadżet. Normalnie szok, jedyne 10 zł. I mamy tutaj, zobaczcie co? Misia! No piękny jest. Uśmiałam się po prostu, bo nie widziałam jeszcze takich gadżecików. Super. Ups, i oczywiście mi to wyleci, bo one tak są upchane, że ja lewą ręką nie potrafię tak włożyć, no ale dobra. A to... Chyba każdy kojarzy
Bajer. Ja to pamiętam jeszcze jak byłam mała i teraz dalej to jest i funkcjonuje i cudowne to jest i można nawet z Mikołajem walczyć, ale patrzcie ten bajer. Takie kozaki w Sinsaju można kupić za 160 zł. One są przepiękne. Są w dwóch kolorach, właśnie w takim kremowym kolorku. Mają takie fajne barankowe futerko w środku. Tam jest pokazane właśnie, że można tak zawinąć. Zobaczcie, przepięknie one wyglądały i w kolorze czarnym. Tak więc no, szok. Tu oczywiście czysto tylko z ciekawości takie pytanie, które Wam się podobają kolorystycznie, bo ja wiem, że te buty oryginalnie kosztują mega dużo. Ja wyszłam po prostu oczami, nie wiem, poza chyba sklep. 1245 na 560, no wow. Tak więc no, mogę tylko Wam zapytać Was, jak Wam się one podobają. Mega są, no ale nie za tą cenę. Tu jeszcze pokazuję Wam, co mi się podobało najbardziej oczywiście w sklepach. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, komentujcie. Witam serdecznie wszystkie nowe osoby. A te, które oglądają i jeszcze nie dały subskrypcji, może zrobią to właśnie teraz. W tym momencie pomagacie mi tworzyć kanał jeszcze bardziej, za co bardzo dziękuję, bo jest bardzo dużo osób, co ogląda, ale no niestety nie klika jeszcze tej subskrypcji. Tak więc może się skusicie. Tak więc dziękuję ślicznie za oglądanie, za to, że jesteście. Moich stałych obserwatorów bardzo mocno ściskam. Tych, co oglądają, nie dają subskrypcji, również ściskam. Życzę miłego wieczorku, miłego dnia, w zależności od jakiej porze będziecie to oglądać. Ja jeszcze raz się z Wami żegnam. Na sam koniec filmów, te osoby, które są nowe, zawsze wrzucam zdjęcia, które mi się najbardziej podobały, a Was proszę o to, żebyście Wy napisali w komentarzach, co Wam się podobało najbardziej. I za każdym razem, w każdym filmiku zawsze coś na sam koniec, totalnie na sam koniec, coś od siebie dodaję, co widziałam gdzieś, co może być przydatne dla kogoś. Chodzi o jakąś promocję. I dzisiaj też mam fajną promocję, gdzie byłam po sklepach oczywiście i Wam zaraz ją zdradzę. Jaki sklep i co to za promocja? I muszę Wam powiedzieć, że z czystą przyjemnością nagrywam dla Was te filmy. Cieszę się bardzo, że mogę to dla Was robić. Tak więc jeszcze raz witam wszystkich na moim kanale. Piszcie komentarze, bo lubię z Wami pisać. Tak więc jeszcze raz dzięki za oglądanie. Tam, da, dam, tak, idziemy do Biedronki. Haha. I powiem Wam, że wszystko z Kindera jest minus 50% i Rexony minus 50% i to się mega opłaca, bo ja już to przeliczałam. Na przykład te kalendarze nie kupimy w życiu za tą cenę, którą daje Biedronka, tak więc tam jest najtaniej. Jeszcze raz się z Wami żegnam. Dzięki, pa!